Rozpoczynamy kolejną wędkarską przygodę. Dzisiaj jesteśmy w leśnym oczku takim. Nie zmieściliśmy się z Andrzejem na jednym stanowisku, Andrzej jest na innym, pokażę go wam później. Ja już jedną wędkę mam przygotowaną federowo, drugi zestaw na metodę feder na wędce karpiowej zaraz przygotuję, zarzucę i będziemy walczyli. Zanętę przygotowałem o takiej drobnej strukturze. Jest to zanęta angielska na bazie mączki rybnej z drobnym plecikiem jak zawsze, 2 mm ochotkowym. Do tego pieczywko fluo, a tu obok jak widzicie dip o zapachu ochotki konopi i będziemy walczyli i czekali na brania rybek, co nam dzisiejszy dzień przyniesie, czy będzie to dużo, czy mało, będziemy patrzyli w dalszej części filmu. A Andrzej ciągnie pierwszą rybkę. Wyżej, pomatujmy. Wyżej ki. Nie wyżej. Wyżej, wyżej. Musimy zwinąć. Albo się przeciepniemy. Ściągaj go. Drugą wędkę. Żeby się nie wymieszać. Zaraz. Staszek podbierze. Społóż tu. Chodźmy. Jeszcze się nie chce pokazać. A to nie jest duża ryba. No chodź przyjacielu, szybciej cię wypuścimy. Ciągnie. Nie bardzo się chce z nami przywitać. No, chodź tu, chodź, chodź. Na tych naszych kikach federowych trzeba ostrożnie tą rybkę ciągnąć. To już trochę waży. Nie ma
mały. O, jest po zbieraku. Staszek podebrał. Damy ją na matę. No. Pokażemy wam. Fajny. O. Ładnie ubarwiony. I to wypuszczamy. Była rybka, co mu tam, nie wiem, 4 kilo. I sobie odpływa. Powiedz Andrzej, na jakiej odległości łowisz dzisiaj? Nie wiem, z 50-60 metrów. A dumbbellsiki jakiego koloru? Ten co zawsze, pomarańcz. Rozumiem. Fajnie się unosi. Para nad łowiskiem, była wymiana powietrza. Dzisiaj jest jeden z takich słodniejszych dni tego roku. Wędkę federową mam zarzuconą na brzozę, którą widzicie tam, na wprost, taką widoczną. Takie w odległości gdzieś 50 metrów. I na niej mam dumbbellsa pomarańczowego. Natomiast wędkę karpiową zarzuciłem tak jak to stanowisko tam jest widoczne, o troszeczkę wam przybliżę. No i tutaj wędkuję tak w odległości gdzieś 30-35 metrów i dumbbellsika koloru żółtego, zobaczymy który się będzie bardziej sprawdzał, co zobaczycie dzisiaj w naszym filmie. Dzisiaj kolejna zasiadka, kolejny test sygnalizatora klipsowego. Jak opisują instrukcji, można go stosować przy dolniku, tak jak to jest w moim wypadku, jak również w środku czy na szczytówce wędki. Z moich prób wynika, że najlepsze efekty są tutaj przy dolniku. Jak widzicie, posiadam taką zieloną miejsce do przeplecenia żyłki w kształcie litery S. Wystarcza delikatne pociągnięcie żyłki, pokażę wam. Od razu się włącza. Posiadam z drugiej strony włącznik i wyłącznik i za chwilkę go wam pokażę. Tu przybliżę taki mały przycisk w górnej lewym rogu. Nie można regulować dźwięku i myślę, że to jest jego podstawowa wada. Ponieważ jest dosyć głośny, ma duże moc decybeli, jest wodoodporny, prosty w montażu i w obsłudze. Myślę, że to by było tyle pokrótce omówienia tego sygnalizatora brani. Jurka, tam coś się zameldowało na zestawie, a najprawdopodobniej leszcz. To co Jurek lubi? To co ty lubisz najbardziej, no to masz. Jak zawsze zobaczcie taki jak lubię, wielki. No, to są te twoje brytany. Największe ryby świata. No, ale jak jesteś zadowolony, to jest dobrze. Tam jeszcze... Taki okaz, zobaczcie. No. Pokażę wam. Nie no. Muszę się pochwalić. No, piękne, naprawdę piękne. Wypuszczam. Trochę większe od ręki. No, kolego. Miałem dzisiaj, wiecie, na leszcze przyjechać. No. Robaków sobie nakupiłem, wszystko. Tak.
Andrzej się śmieje, ja robaki zostawiłem w domu. Słuchajcie, bo mówię mu, weź załóż te robaki, bo na pewno te brania będą intensywniejsze, jak tak można powiedzieć. No i się okazało, że Jurek dał im odpocząć w domu. Zostały. No, niech odpoczywają, aż żona znajdzie. Żeby się tylko nie rozeszły. Powiedzcie, to pójdą po domu, to będzie tragedia, a w przedpokoju stoją. Jadąc na zasiadkę, zabieramy tych gratów coraz więcej. Bo coraz więcej jest takich wymogów na łowiskach, że ma być kołyska, że ma być worek do ważenia i do wypuszczania. Że musi być środek do dezynfekcji. No to mamy pod ręką wyhaczacz i miarkę, woda do polewania kołyski i maty do ważenia i wypuszczania ryb. Powiedz, jak oceniasz te sygnalizatorki? Słuchaj, zawsze jest to pomocne, nie? W moim wypadku takiego łazika, wiesz, nie siedzę na miejscu. Tak przed chwilą powiedziałem, cały czas gdzieś tu coś łażę. Także jest to pomocne, bo to przynajmniej słychać, nie? Na kołowrotku ten wolny bieg, on tak głośno nie pracuje. Choć tam z paru metrów go słyszysz, ale coś mi tam drgnęło. Ale przy tym na przykład jesteś parę metrów od kija, a nawet więcej niż parę metrów, to słyszałeś, jaki to jest przeraźliwy. Dźwięk tego sygnalizatora jest mocny. Szkoda, że nie można tego regulować. Obudzi nawet nie powiem kogo. Nie? Także spokojnie, mi to pasuje. No to testujemy je dalej. No i płynie sobie kaczuła po naszym łowisku. Jurek skoncentrowany. Napięcie pełne. Słuchajcie, jest kolejny potwór. Ła, zobaczcie, jak chodzi. No, kurczę, powiem ci, to jest poezja. To jest normalnie poezja. Jak nie mnie, to komu one będą brały? I zobaczcie, no. Ten już jest kawał byka. To już naprawdę, ten już się nadaje do poważnego zdjęcia. Zaraz będziemy pozowali. No, ale pozujemy. Pozujemy, nie skaczemy, nie uciekamy. Zobaczcie, jaki wielki. Ła, płyń po morzach i oceanach, jak to mówią, jak statek budują. Jurek, no i co, jeszcze nam coś dodasz, podzielisz się tam jakimiś? Jasne. Widzieliście, jakie to jest napięcie. Człowiek czeka, jest zadowolenie pełne z tej rybki ogromnej, która tu jest. Żeby dodać dramaturgii, to wiesz co, następnym razem będziesz musiał na kołowrotki nawinąć żyłkę 0,10. Mówisz, będzie lepiej brało? Nie, że będzie lepiej brało, ale będzie większa dramaturgia. O, jakiś karpiarz powiesił ciężarek zestawem całym na drzewku. Już tego nie ściągnął. Ale walczy. Ale coraz to większy, nie? Czy mi się tak już wydaje, czy... To ci się nie wydaje. One po prostu no są coraz potężniejsze. Są potężne, no. Kolego, pokaż się, zapozuj.
tutaj ładnie, o, tak żeby wszyscy widzieli twoją wielkość. I kolejny tarzan, coraz większy. Dojdziemy dzisiaj do potężnych rozmiarów. Ale jeszcze... on był tylko o 3 mm większy od tamtego. No. Ale 3 mm tak. Był. Także i to... następny już będzie o 3 cm większy. Do takiej 50 to byśmy tu musieli siedzieć miesiąc. No, miejmy nadzieję, że przyślą tu jakiegoś starsze rodzeństwo. Och, zobaczymy. No nie, nic nie będziemy patrzyli, to normalnie jest pewne jak w banku. Jasne. Zobaczysz. Jasne. Co do nas podpłynęło? Jeszcze słabo opierzone. Idzie sobie po kłodzie drewna zatopionej. Będzie płynął dalej, będzie. Niby pogoda fajna, ubrania są nieczęste, ale spodziewaliśmy się trochę lepszych brań na tym łowisku. Jurek skoncentrowany, kolejna rybka na zestawie. Jurek, nie, siły trzeba włożyć dużo. Nie, nie śmiej się. Zaraz pokażemy, co tam nam się zameldowało. Tarzan jest. Jest leszczydło potężne. Ja ciebie, to naprawdę ten już jest. To już jest co? Kurde, jak do jutra, do rana zostanę, to dopiero by dobrały. Jasne. Ale wiecie, mówię do Andrzeja, nie wyjeżdżamy stąd, jak ryb nie nałowimy. No i ty już masz. Nie ma. Chodzimy tu do rana, mieli siedzieć jutro. Zobaczcie, jaka potężna ryba. Dobra, wypuszczamy, nie męczymy ją. Ła! Poszedł jak torpeda. Radzieckiego okrętu podwodnego. Zobaczcie, jakie tarza znowu. No, to wszystko jednorocznik. To nie, rodzeństwa tu starszego nie ma? Nikogo z rodziny? No, może być, że już nie. Chcesz się jeszcze podzielić jakimiś uwagami? Nie, już na dzisiaj starcza. Wypuszczamy tą wielką rybę. Płyń po morzach i oceanach. Rybka doszła do siebie i odpłynęła. Jakiś, Jurek, jakiś komentarz? Jaki komentarz może być? No. Zobaczcie, 5 godzin męki w oczekiwaniu
na jakieś brania. No i pięć ryb. Pięć ryb jest złowionych, ale co to były za tarzany, to wiecie, to aż ręce opadają. Więc kończymy to. Kończymy tą nierówną walkę. Kończymy te dzisiejsze zmagania z naszymi rybkami. Główny optymista jest bardzo zmęczony, bo brały jak nie wiem. Dały nam się popalić. Zresztą jak widzieliście w filmie, rzadko się zdarza, żeby tak dobrze szło. Andrzej się śmieje cały czas. Masz poczucie humoru, ale dobra, mi to pasuje. Słuchajcie, no co, będę płakał? Że rewelacyjnie nie było, to było jak ale, było. No. Ale było fajnie, słuchaj, ręce czyściutkie, tak powiedziałem ci, po paru godzinach tej naszej zasiadki, z tego też musimy się cieszyć, wiesz, co prawie trafił się tam jakiś jeden karp i parę tych leszczyków, ty jesteś bardziej może od takich tego... leszczyków? Brytanów. Prosiłbym konkretnie, Brytanów. Od tego śluzu upaćkany, ale ja mówię dziękuję. Może spodnie sobie plać przez to. Mi to wystarczy. Także dla mnie spokojnie, było fajnie. Klapały przez te podbierak niegrzeczne, no bo no, normalnie pralnie trzeba zrobić. No. No co, nic innego nie wymyślimy. Postanowiliśmy z Andrzejem, że jedziemy jutro na spinning. Oby nam jutro lepiej poszło jak dzisiaj. Zobaczymy, jak z rana będą brały rybki. Czy Andrzeja ulubione okonie będą brały? Ja będę jak zwykle na szczupaka, no ale tak już jest. Oglądajcie nas w następnych filmach, trzymajcie się, do zobaczenia nad wodą, cześć. Do zobaczenia, cześć.